Nie twierdzę, że jestem aniołem. Przyznaję się do tego, co zrobiłem. Ci, co go znali, wierzyli, że prędzej zabije papież niż on. Chętnie bym go powiesił, wydłubałbym mu oczy, obciął głowę. Zasłużył na to. Nie rozumiem, jak złe skłonności mogły nim tak rządzić. Ten przerażający człowiek funkcjonował w normalnym społeczeństwie. Jeden z najgorszych seryjnych zabójców w historii. Oto kim był Gacy. John Wayne Gacy. Potwór w przebraniu. W listopadzie 1988 roku policja Chicago odgrodziła część północno-zachodniej dzielnicy. Tłum reporterów i gapiów liczył na sensacyjne odkrycia. Policja dostała cynk, że w tym ogrodzie znajdzie groby ofiar Gacy'ego sprzed 20 lat. Ogród przekopano, ale bez rezultatu. Taka reakcja na fałszywy donos może być puentą zbrodniczej działalności szanowanego obywatela, zabójcy co najmniej 33 osób. Gacy śmiałby się do rozpuku, widząc policję kopiącą w złym miejscu, czyli nie tam, gdzie można by znaleźć więcej śladów jego ponurych zbrodni. Zimą 1942 roku w Chicago John i Marion Gacy spodziewali się drugiego dziecka. Mieli już córeczkę, ale John pragnął syna, spadkobiercy rodowego nazwiska. 17 marca urodził się chłopiec, który dostał imiona John Wayne po ulubionym aktorze Marion. Trójka dzieci Gacy'ch z Karen, która urodziła się 2 lata później, wychowywała się w skromnym domu w robotniczej dzielnicy. Ich ojciec, syn polskich imigrantów i weteran I wojny światowej, pracował w firmie poligraficznej. Był żywicielem rodziny. Uważał, że jego obowiązkiem jest zapewnienie nam dachu nad głową i utrzymania. Ale nie był dobrym ojcem. Gacy senior wymagał od dzieci absolutnego posłuszeństwa, zwłaszcza od syna, który jak inni chłopcy miał grać w futbol, łazić po drzewach i łowić ryby. Sam był zapalonym wędkarzem i chciał uczyć syna tego sportu. Ten jednak znacznie bardziej wolał gotować z siostrami lub pracować w ogrodzie z matką. Lubił pielić grządki i sadzić nowe kwiaty wokół domu. Czyli coś, co było raczej domeną dziewcząt. Ojciec głośno to komentował. John chciał, żeby ojciec go zrozumiał. Tato, bardzo cię kocham, jestem twoim synem, ale proszę, pozwól mi być małym Johnem. Ojciec często wyśmiewał syna w obecności sióstr, a nawet innych dzieci. Chłopiec bez przerwy słyszał: jesteś mięczakiem, nic z ciebie nie wyrośnie. Jesteś zwykłą babą. Takie słowa ojca wobec syna mogą być niszczące. Ojciec był surowy i nie okazywał żadnych uczuć, więc chłopiec mocno związał się z matką. Mama była przyjazna. Mogłeś jej mówić rzeczy, których nie ośmieliłbyś się powiedzieć ojcu. Myślę, że ojciec nie był zadowolony, że ukrywa się przed nim jakieś sekrety. Życie rodzinne nie było zbyt harmonijne. Marion i John senior kłócili się o wszystko. Od prowadzenia domu po wychowanie dzieci. Ona starała się utrzymać rodzinę razem, wiedząc, że mąż pije. Gdy wypił, wściekał się. Zwykle wyładowywał się na synu. Po powrocie z pracy ojciec często schodził do piwnicy i pił brandy przed kolacją. Przy stole Marion i dzieci czekali w milczeniu, aż przyjdzie na górę, pijany.
Gdy któreś dziecko źle się zachowało, dostawało lanie pasem do ostrzenia brzytwy. Nauczyliśmy się stawiać milczący opór, zwłaszcza John. Bity nigdy nie płakał, co chyba jeszcze bardziej rozwścieczało ojca. John czuł się wyobcowany nie tylko w domu. Pragnął akceptacji rówieśników, ale kłopoty z sercem nie pozwalały mu normalnie bawić się z dziećmi. Siłując się z kolegami, nagle zemdlałem i byłem nieprzytomny przez kilkanaście minut. Lekarz stwierdził, że mam powiększone serce. Byłem raczej chorym dzieckiem. Ojciec nie okazywał synowi współczucia. Uznał wadę serca za jeszcze jedną wymówkę. Ponieważ John spędzał wiele czasu w domu, zajął się książkami, co dodatkowo irytowało ojca. W roku 54 dwunastoletni John podjął próbę dorównania innym chłopcom. Został skautem i zdobył wiele sprawności. Ale wiedział, że różni się od kolegów. Wiedział też o tym jego najlepszy przyjaciel, Barry Boschelli. Któregoś razu podczas zabawy w sypialni John wyznał mu swój sekret. John miał w torbie w szafce jedwabne majtki i biustonosz matki. Zdziwiłem się. Co ty z tym robisz? On na to... Ciekaw jestem, jakbym wyglądał, gdybym przebrał się za kobietę. Młody Gacy miał problem ze swoją orientacją seksualną, ale wolał zachować to w tajemnicy. Jako nastolatek ukrywał swoje skłonności, umawiając się z dziewczynami i chodząc na lekcje tańca. Jego stopnie i stan zdrowia nie poprawiły się. W roku 60 rozpoczął naukę w technikum poligraficznym. Jednak wobec jego częstych omdleń nauczyciele uznali, że nie nadaje się do pracy przy maszynie. John zrezygnował ze szkoły. Raz jeszcze zawiódł ojca. Nie mogliśmy się porozumieć. Ojciec wciąż mnie krytykował, nazywał tempakiem i głupkiem. W końcu się wyniosłem, myśląc, do diabła z nim. W roku 64 22-letni John zaczął sprzedawać buty w Springfield, 300 km na południe od Chicago. Z dala od zaborczego i niechętnego ojca zamierzał wybić się o własnych siłach. Jego matka i siostra Karen, też pragnące niezależności, były wszystkim, czego potrzebował. To było coś, co... Nie chcę używać słowa wybawienie, ale na pewno tam odżył. Mógł być sobą. John szukał akceptacji i znalazł ją, pracując jako wolontariusz w znanej organizacji społecznej Jaycees. Ciężko pracował, organizując kampanię sprzątania miasta czy odczyty w szkołach na temat edukacji seksualnej. Często był widywany z politykami, w tym z gubernatorem stanu Illinois, Otto Kernerem. Chętnie zgłaszał się do różnych zadań, obojętnie co by to było. Ale jednocześnie dbał, żeby jego nazwisko pojawiało się w gazetach oraz żeby publicznie doceniano jego starania. W lutym 64 roku zaczął umawiać się z ekspedientką ze sklepu, w którym pracował, Merlin Myers. Jej rodzina była bardziej znana niż jego, więc widział w tym jeszcze jedną drogę awansu społecznego. We wrześniu wzięli ślub, a rok później Merlin oznajmiła, że jest w ciąży. Byli podekscytowani, że będą mieli dziecko, zwłaszcza John. Był naprawdę dumny, że zostanie ojcem. John pragnął być ojcem, jednak restrykcyjne wychowanie, jakie odebrał, zrobiło swoje. Gdy 24 lutego 66 roku Merlin rodziła w szpitalu,
On pił w barze z kolegą. Potem poszliśmy do jego domu. Nadal piliśmy. W końcu urwał mi się film. Ocknąłem się w jego łóżku bez ubrania. Po nocy seksu oralnego z mężczyzną, rankiem John był ożywiony i zawstydzony. Udając, że nic się nie stało, poszedł do szpitala zobaczyć żonę i synka, Michaela. Był dla Michaela dobrym ojcem. Był troskliwy, całował małego, nosił na rękach. Nikt go tego nie uczył, to było dla niego czymś naturalnym. Rodzice Johna przyjechali z Chicago, żeby zobaczyć wnuka. Pierwszy raz John widział dumę w oczach ojca. Ojciec był szczęśliwy, widząc, że mój brat ma pracę, ożenił się i założył rodzinę. To było tak, jakby John wreszcie spełnił jego oczekiwania. Spoważniał, został ojcem rodziny. Na pozór John miał wszystko, czego pragnął. Rodzinę, dobrą pracę, lepsze stosunki z ojcem. Ale w ciągu następnych 2 lat ujawni się jego prawdziwe oblicze, z tragicznymi konsekwencjami. W połowie lat 60. John Wayne Gacy był młodym działaczem społecznym w Springfield w stanie Illinois, stojącym przed piękną karierą. Ale ambitny ojciec rodziny skrywał skłonności seksualne, które mogły go zniszczyć. W roku 66. John z żoną Marilyn i synkiem zamieszkali w Waterloo w stanie Iowa, 150 km na północ od Des Moines. Teść Johna miał tam 3 restauracje sieci KFC i potrzebował zaufanego zarządcy. 24-letni John wszedł do biznesu gastronomicznego, uwielbiał bycie szefem. Nalegał, by nazywano go pułkownikiem. Uwielbiał kontrolować ludzi. Lubił mówić im, macie mnie słuchać, jestem bossem. Choć pracował 16 godzin dziennie, nie stracił kontaktu z organizacją Jaycees. Wkrótce został ważnym nowym członkiem filii organizacji w Waterloo. To wynikało z charakteru Johna. Był bardzo ambitny, pragnął, by wszyscy go lubili i akceptowali. Miejscowy szef Jaycees, Charles Hill, uległ urokowi i sile perswazji Johna i powierzył mu zadanie rekrutacji nowych członków. Robił absolutnie wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej nowych członków. I to mu się udało. Gacy zachęcał młodych mężczyzn do wstąpienia do Jaycees, urządzając dla nich w motelu projekcje filmów dla dorosłych i orgie z udziałem prostytutek. Któregoś wieczoru Access zgłosiło 20 nowych członków. Swoboda seksualna Johna spodobała się jego żonie. Marilyn chętnie brała udział w orgiach, często kończących się wymianą partnerów z innymi małżeństwami. Gdy siostra Johna, Karen, odwiedzała ich, brat i jego żona nie ukrywali przed nią swoich łóżkowych sekretów. Powiedział, nie zawsze wracamy do domu z tą osobą, z którą wyszliśmy. Uznałam, że żartuje. Ale kiedyś istotnie przyprowadził kogoś obcego na noc. Pomyślałam, że nie znam mojego brata. Oczywiście moja opinia o bratowej też bardzo się zmieniła. W Jaycees w Waterloo wiedziano o seksualnych ekscesach Johna, ale to nie przeszkodziło mu w zostaniu wiceprezesem filii i zdobyciu tytułu członka roku. W roku 67 John, poważnie myślący o funkcji prezesa, został ojcem 2. dziecka, córeczki Christine. Jednak Gacy miał jeszcze jedną stronę, o której nie wiedzieli żona ani przyjaciele.
pociąg do nieletnich chłopców. Gdy pewnego dnia Merlin z dziećmi wyjechali, John zwabił do siebie 15-letniego Donalda Voorheesa, syna senatora stanu Iowa. Gacy spytał chłopca, czy ten chce obejrzeć film dla dorosłych. Donald odmówił, ale John włączył projektor, spił chłopca i zmusił do seksu oralnego. Później zaczął opowiadać o swoich kontaktach z mafią Chicago. W ten sposób zastraszył chłopca. Dał mu też $50 za milczenie. Dzieciak długo nie mógł wrócić do równowagi. Mimo to nie poszedł na policję, czując, co Gacy zresztą otwarcie mu powiedział, że nikt mu nie uwierzy. W końcu, w marcu 1968 roku, chłopiec przełamał się i powiedział rodzicom. Ci poszli na policję. Gacy'ego aresztowano i oskarżono o sodomię. Gacy był wściekły. Mimo wszystko dbał o publiczny wizerunek swój i swojej rodziny. Głośno krzyczał, to nieprawda, ja o niczym nie wiem. Nic nie zrobiłem. Ten chłopak kłamie. Tak mocno wierzył w swój spryt, że zażądał badania wykrywaczem kłamstw. I przegrał. Śledczy kpili, że jedynej prawdziwej odpowiedzi udzielił na pytanie, jak się nazywa. Odkrył, że jego świat się rozpadł. Ludzie zaczęli go unikać. Myślę, że miało to fatalny wpływ na jego osobowość. W trakcie śledztwa także inni chłopcy oskarżyli go o molestowanie. Gacy przyznał się do aktu sodomii, choć upierał się, że 15-letni Donald zgodził się na seks oralny. Ten chłopak oskarżył mnie, że go zgwałciłem. Wcześniej próbował mnie szantażować. Tymczasem to był tylko seks oralny i to za jego zgodą. Sąd widział to inaczej i wymierzył najwyższy wymiar kary – 10 lat pobytu w więzieniu stanowym w Anamosa. Gacy nie zobaczył więcej żony ani dzieci. Trafił do więzienia w grudniu 1968 roku. Chyba to zaakceptował. Popełnił zbrodnię i musiał odbyć karę. Nic nie mówił i nie załamał się. Nie płakał. My płakaliśmy, nawet nasz ojciec. Za kratami Gacy też starał się udzielać społecznie. Miał wielu przyjaciół, nie tylko wśród więźniów, ale także strażników i opiekunów społecznych, a nawet w dyrekcji. Po 8 miesiącach został głównym kucharzem więzienia. Chętnie serwował współwięźniom nowe potrawy. Mogę śmiało rzec, że jakość pożywienia zdecydowanie się poprawiła. John był świetnym kucharzem. Znał sposoby, których zwykli kucharze więzienni nie znają. Chętnie stosował przyprawy. W grudniu 1969 roku telewizja nakręciła reportaż pod tytułem Boże Narodzenie w Anamosa. Możemy zobaczyć, jak Gacy z dumą opowiada o potrawach, jakimi raczy kolegów współwięźniów. Z wyjątkiem indyka i ciasta z dyni, które dajemy w dużych, ale określonych porcjach, więźniowie mogą brać tyle jedzenia, ile chcą. Jest jeden warunek. Nic na wynos. Po wywiadzie Gacy dołączył do chóru śpiewającego kolędy. W Chicago jego ojciec umierał na marskość wątroby. Zmarł w świąteczny poranek. Nowina załamała Gacy'ego. Wierzył, że ojciec zmarł ze wstydu po jego skazaniu za sodomię. Sądził, że pozbawił ojca godności. Bardzo przeżywał, że tak mocno go zawiódł. Wiele razy z nim rozmawiałam i tłumaczyłam mu,
nie umarł przez ciebie. To była choroba. Tata za dużo pił i to go zgubiło. Ból Gacy'ego szybko zmienił się w gniew, głównie na współwięźniów gejów. Któregoś razu wracając do celi, zobaczył parę uprawiającą seks oralny. Kopnął jednego z mężczyzn w twarz i poszedł dalej. Próbował w ten sposób walczyć nie z homoseksualizmem, ale z własnymi skłonnościami do niego. To, czego John naprawdę nienawidził, to więzienie. Po śmierci ojca nienawiść stała się główną cechą jego osobowości. Czerwca 1970 roku John wyszedł na wolność za dobre sprawowanie. Odsiedział 16 miesięcy z 10-letniego wyroku. Wrócił do rodzinnego domu w Chicago, gdzie próbował odbudować swoje życie. Ale im dłużej tłumił swoje skłonności, tym silniej musiały wybuchnąć. W czerwcu 70 roku 28-letni John Gacy wyszedł na wolność, odbywszy karę za akt sodomii z nieletnim. Jego żona rozwiodła się z nim. Nigdy już nie zobaczył jej ani swoich dzieci. Wrócił do rodzinnego domu w Chicago, twierdząc, że chce zacząć nowe życie. Zamieszkał z owdowiałą matką i znalazł pracę kucharza. Ciężko pracował i oszczędzał każdego zarobionego dolara. Nie mógł znaleźć spokoju, coś ciągle pchało go do przodu. Miewał różne nastroje. Wyglądało to tak, jakby realizował jakiś plan, który zapewni mu pomyślność w życiu. W czerwcu 71 roku miał dość pieniędzy, by założyć własną firmę zajmującą się malowaniem i odnawianiem domów. W następnym roku kupił z matką dom w Norwood Park, niedaleko Chicago. Spotykał się teraz z dziewczyną, którą znał z dzieciństwa. Carol Hoff. Kobieta niedawno korzystnie się rozwiodła. Gacy przyznał się jej do biseksualizmu i pobytu w więzieniu. Ta zaakceptowała to. Wiedziała, że John jest pracowity i opiekuńczy. Od początku ich związku jej dwie córeczki, Tammy i April, nazywały go tatusiem. Kochał te dziewczynki, a one jego. Nie miałam co do tego wątpliwości. Jednak jego związek z Carol przypominał bardziej przyjaźń niż namiętny romans. Związek z Carol nie wystarczał Gacy'emu. Nie mógł dłużej okiełznać pociągu do nastoletnich chłopców. Jego wewnętrzne hamulce puściły. Drugiego stycznia 72 roku Gacy zaczepił 16-letniego Tima McCoya na przystanku autobusowym. Obiecując, że pokaże mu miasto, zwabił go do siebie i nakłonił do seksu. Później wziął nóż kuchenny i wbił w pierś chłopca. Ciało ukrył w fundamentach domu. To był czyn spontaniczny. Nie planował zabójstwa. Ale gdy już to zrobił, poczuł się wielki. Żył dalej tak, jakby nic się nie stało. 7 miesięcy później ożenił się z Carol. Żona z córeczkami wprowadziła się do niego, a matka przeniosła się gdzie indziej. Wkrótce po ślubie związek zaczął się psuć. Gacy coraz silniej pragnął seksu z młodymi mężczyznami i był gotów na wszystko. 31 lipca 75 roku, mając cały dom dla siebie, zaprosił jednego ze swoich pracowników. 16-letni John Batkowicz pracował u niego od roku. Najpierw, pod pretekstem pokazania magicznej sztuczki, Gacy założył mu kajdanki.
Chłopiec spytał, co z tą sztuczką? Nie mogę ich zdjąć. Wtedy Gacy sięgnął do kieszeni, pokazał kluczyk i powiedział, musisz mieć to. Zakneblował ofiarę i dał upust swojej brutalnej żądzy. Później zawiązał sznur na karku chłopca i włożył w pętlę pręt. W ten sposób odcinasz dopływ powietrza. Jeśli chcesz kogoś zabić, kręcisz 3 lub 4 razy, aż tamten przestanie się ruszać. Zdjął kajdanki i pozbył się ciała. Gacy zabił już 2-krotnie. Po latach psychiatrzy będą się spierać, czy przyczyną tego były traumy z dzieciństwa. Poczuł się lepiej, bo w ten sposób uporał się z wyniesionym z dzieciństwa poczuciem porażki, a jednocześnie zaspokoił swoje skłonności seksualne. Lubił kajdanki, lubił krzywdzić ludzi, ale robił to głównie po to, by sprawdzić, jak ofiary będą reagować. Gacy rozpoczął podwójne życie. Rodzina, przyjaciele, wspólnicy nie mieli pojęcia, jaki on jest naprawdę. Oficjalnie odnosił sukcesy jako przedsiębiorca i bawił dzieci w szpitalach w przebraniu klauna. Gdy przebierałem się za klauna, wracałem w czasy dzieciństwa. Świetnie się bawiłem. Mogłem być sobą, mogłem się wygłupiać. Gacy zaczął też działać w polityce jako członek Partii Demokratycznej. Chciał pomagać ludziom. Jeśli ktoś miał problem, na przykład z kupnem puszki na śmieci, on to załatwiał. Pomagał kupić choinkę, naprawić dom. Każdy znał Gacy'ego i on znał wszystkich w okolicy. Społeczna aktywność Gacy'ego źle wpływała na jego małżeństwo. Przestał uprawiać seks z żoną i coraz częściej się z nią kłócił. Któregoś razu skrzyczał ją za nadmierne wydatki. W roku 75, po 3 latach małżeństwa, Carol rozwiodła się z nim i odeszła razem z córkami. Nie mając żony ani dzieci, 33-letni Gacy mógł w pełni zaspokoić swój pociąg do młodych mężczyzn. Podstępem lub pod groźbą broni uprowadzał ich do swojego domu za miastem, gwałcił i zabijał. Ale grzebanie zwłok w fundamentach domu męczyło go. Potrzebował lepszego rozwiązania. Wynajął robotnika, Davida Krama, by wykopał rowy rzekomo pod rury. Kazał kopać we wskazanych miejscach. Chciał mieć rowy. Mówił, masz kopać tutaj i tu. Tylko pamiętaj, żeby zostawić ścieżkę. Często pojawiała się kwestia czasu. Patrzył, jak kopie i pytał, kiedy skończysz? Czemu to trwa tak długo? Kram wynajął też wolny pokój w jego domu. Którejś nocy wrócił do domu i zastał Gacy'ego pijanego w stroju klauna. Ten zaprosił go na drinka. Później dla żartu założył mu kajdanki. Śmiał się jak dzieciak. Stałem i patrzyłem na dorosłego faceta w stroju klauna. Szczęśliwego, bo założył mi kajdanki. Powiedziałem, jeśli zaraz ich nie zdejmiesz, dostaniesz kopniaka. Chłopcy, którzy poznali tę jego stronę, nie żyli na tyle długo, by o tym mówić. To było tak, jakby w pół zdania, w pół słowa przestawił się w nim jakiś przełącznik. Zaczął warczeć jak wściekły pies. Gacy rzucił się na Krama, krzycząc, że go zgwałci. Ale ten, mimo kajdanek, zdołał przewrócić napastnika, zabrał mu kluczyk i uciekł. Rankiem David Kram opuścił dom. Inni nie mieli tyle szczęścia. Do końca 1977 roku Gacy zabił 19 młodych mężczyzn, jednocześnie kontynuując codzienną aktywność. W maju 1978 roku znów był w świetle reflektorów, gdy organizował w Chicago paradę w Dniu Niepodległości z udziałem pierwszej damy Rosalynn Carter.
Na wieczornym przyjęciu seryjny zabójca zrobił sobie zdjęcie z żoną prezydenta. Zabijał teraz raz na 2-3 tygodnie. Do końca roku zgwałcił i zamordował 32 młodych mężczyzn. Starannie podtrzymywał swoją reputację szanowanego i wpływowego biznesmena i działacza społecznego, skrywając ponurą prawdę o swoim prywatnym życiu. Jedenastego grudnia Gacy spotkał się z klientem w aptece Nissona na przedmieściu Des Plaines, gdzie często wykonywał prace renowacyjne. O 17.30 odjechał z pracownikiem apteki, 15-letnim Robem Priestem, którego omamił obietnicą dobrze płatnej pracy u siebie. Nikt więcej nie widział chłopca żywego. Stał się 33. ofiarą. Nazajutrz policja przesłuchała Gacy'ego w związku ze zniknięciem Roba, bo świadek w aptece widział, jak razem wychodzili. Zeznał, że był w aptece, ale nie widział chłopaka. Był rozluźniony i chętny do współpracy. Wcześniej tyle razy się wykręcał, iż był pewien, że teraz też się tak stanie. Ale tym razem się nie udało. Policja nie uwierzyła Gacy'emu i zdobyła nakaz przeszukania jego domu. Nie znaleziono żadnych śladów Priesta, za to natrafiono na rzeczy należące do innych zaginionych nastolatków. Uznano Gacy'ego za podejrzanego, ale nie mając ciał, można było go tylko poddać całodobowej inwigilacji. Nawet jeśli Gacy się denerwował, doskonale to ukrywał. Pierwszej nocy zaoferował pilnującym domu policjantom posiłek. Musieliśmy z partnerem ciągle sobie przypominać, że chodzi o potencjalnego zabójcę, bo to był całkiem miły i przyjazny facet. Nie przypominał ponurego zbrodniarza. Świetnie się maskował. Kolejnej nocy zaprosił policjantów na kolację. Ale gdy ci poczuli dziwny odór wydzielający się otworem wentylacyjnym, sprawy przybrały inny obrót. Czyżby Gacy grzebał ciała w piwnicach? Był pilnowany, więc nie mógł się pozbyć obciążających go dowodów. A było ich aż nadto. Wiedział, że zdobędziemy drugi nakaz przeszukania, ale nie mógł nic zrobić. Gacy czuł, że prawda wyjdzie na jaw i postanowił wyznać wszystko swojemu adwokatowi, Samowi Amirante. Powiedział: byłem sędzią i katem wielu ludzi. Teraz chcę być swoim własnym oskarżycielem i sędzią. Opowiem ci wszystko od początku. Co chwila powtarzałem, że to niemożliwe, aż w końcu powiedział, że pokaże mi ciała. Amirante nie musiał się fatygować. Policja wcześniej zdobyła nakaz przeszukania domu. Szybko odkryli pierwszą ludzką kość, potem cały szkielet, w końcu masowy grób. 21 grudnia 1978 roku Gacy został aresztowany za morderstwa. Na posterunku policji był w dobrej formie, nawet dowcipkował podczas przesłuchania. Spytany, gdzie się urodził, odparł: w stanie chaosu i zamieszania. Zaśmiewał się z tego do łez. Powiedział śledczym, że nie odpowiada za swoje czyny, bo cierpi na poważne problemy psychiczne. Wiedział, że znajdziemy ciała i wyjaśnimy jego zbrodnie, więc nie próbował kręcić, tylko od razu oznajmił: jestem szalony. Dom Gacy'ego na przedmieściach Chicago został skrupulatnie przeszukany przez ekipę kryminalistyczną. Ten autentyczny film pokazuje prace pod domem, prowadzone z archeologiczną precyzją.
Krok po kroku odkrywano szczątki kolejnych ofiar Gacy'ego. John Wayne Gacy zdobył ponurą sławę największego seryjnego zabójcy w dziejach Ameryki. Wydawał się jednak bardziej poruszony szkodami wyrządzanymi w domu przez policję niż swoją reputacją. Najbardziej niepokoił się o swoją piwniczkę z 20 kilkoma butelkami Old Milwaukee oraz o stan podłóg. Jego bliscy i ludzie, którzy sądzili, że go znają, doznali szoku. Początkowo nie wierzyłam. Potem wpadłam w gniew i powiedziałam mu, jak bardzo go nienawidzę. Widziałam, jak matka gaśnie w oczach. Nigdy więcej nie widziałam, żeby się uśmiechnęła. Tak, jakby ktoś wyłączył w niej wewnętrzne światło. Brała całą winę na siebie. Mówiła mi, jestem jego matką. Nie mogę przestać go kochać. W sumie znaleziono szczątki 33 ofiar. Gacy stanął przed sądem w Chicago. W lutym 1980 roku 37-letni John Wayne Gacy został osądzony za zabójstwo 33 młodych mężczyzn. Sprawa przyciągnęła uwagę całego świata. Wszyscy próbowali zrozumieć, jak jeden człowiek mógł popełnić tyle zbrodni. Próbujący go ratować adwokaci twierdzili, że był niepoczytalny. O dziwo, sam Gacy nie przejmował się swoją reputacją szalonego mordercy. Bardziej go oburzały posądzenia o homoseksualizm. Nie jestem żadnym homoseksualistą. Nie zaprzeczam, że uprawiałem seks z mężczyznami, ale jestem biseksualistą. Gacy nie był zwykłym zbrodniarzem. Nawet psychiatrzy zeznający w sądzie nie umieli go do końca rozszyfrować. Nie pasował do żadnych schematów, nie mieścił się w żadnej znanej kategorii. Może za mało wiemy o seryjnych zabójcach, żeby wyjaśnić do końca, kim są. Przysięgli nie zastanawiali się, kim jest Gacy. 13 marca uznano go za winnego i skazano na śmierć. Po ogłoszeniu wyroku pocieszał swoich obrońców i poprosił o rozmowę z prokuratorami. Pogratulował im, mówiąc, że robili to, co musieli i że szanuje ich pracę. Pogratulował im nawet, że wywalczyli karę śmierci. Gacy trafił do celi śmierci w więzieniu w południowym Illinois, gdzie szybko zdobył sławę artysty. Uznanie miłośników czarnego humoru zdobyły zwłaszcza jego obrazy klauna zabójcy. W roku 1988 oświadczył, że jest niewinny. W swojej książce Kwestia wątpliwości uznał siebie za 34. ofiarę, twierdząc, że ciała w jego domu pogrzebali jego pracownicy. Podobno jestem homoseksualistą zabójcą. Chodziłem po mieście, podrywałem chłopców i mordowałem ich. Sprawdźcie, ile pracowałem, a zrozumiecie, że nie mogłem tego robić. Jedyną osobą, która wierzyła w niewinność Johna, była jego matka Marion. Później, po udarze, w ogóle zapomniała o synu i jego zbrodniach. Zmarła w roku 1989. 5 lat później, 10 maja 1994 roku, Gacy dostał śmiertelny zastrzyk i zmarł. Jego siostra Karen była przy nim do końca.
Straciłam brata. Kogoś, kogo kochałam. Oczywiście czułam ból, że muszę się z nim pożegnać, wiedząc, iż nie umrze wskutek śmiertelnej choroby, tylko że ktoś go zabije. Ale setki zebranych przed więzieniem ludzi cieszyły się ze śmierci Gacy'ego. Zwolennicy kary śmierci wierzyli, że Gacy w pełni na nią zasłużył. Głośno odliczali czas do egzekucji. Objęliśmy się. Spytałam: John, pogodziłeś się z Bogiem? Odparł: tak. Powiedział, że mnie kocha. To były jego ostatnie słowa. Kocham cię. Ja też powiedziałam mu, że go kocham. W tej ostatniej chwili oboje to zrozumieliśmy. 40 minut po północy Gacy zamknął oczy i wziął głęboki oddech, gdy lekarz robił mu zastrzyk. 18 minut później 52-letni Gacy nie żył. O 3 nad ranem jego ciało przewieziono do pobliskiego szpitala, gdzie dr Helen Morrison, psychiatra sądowy, wyjęła mózg. Mieliśmy wiele pytań. Czy coś się z nim stało przy narodzinach lub w procesie wychowania? Czy miał uszkodzony mózg? Czy powinniśmy zacząć głębsze badania? Doktor Morrison była ciekawa, czy znajdzie w mózgu Gacy'ego coś nietypowego, coś, co wyjaśniałoby jego zbrodnie. Mimo dokładnego badania nic nie znalazła, żadnej biologicznej skazy, która rzuciłaby światło na zachowanie zbrodniarza. Sądzę, że tak naprawdę wiemy o przypadku Johna Gacy'ego znacznie mniej, niż możemy sobie wyobrazić. Is more vast than we will ever imagine in my lifetime or in yours. Potrafił być najlepszym z ludzi i miał silną wolę osiągnięcia sukcesu. Ale z drugiej strony było w nim wielkie zło i ono go zniszczyło. Johnny sam nie wiedział, kim jest. Z zapałem grał różne role, niczym aktor. Na pewno mógłby wiele osiągnąć. Zostać gubernatorem, politykiem, senatorem. Miał wielki potencjał. Te rzeczy w ogóle nie pasowały do jego charakteru. Nie potrafię sobie wyobrazić, że skłonności seksualne mogły tak go zdominować. Chyba go nie znaliśmy. Ja na pewno nie. Nie wiem, czy w ogóle można wiedzieć, co naprawdę siedzi w drugim człowieku. I to przerażające, że się tego nie wie. Wersja polska to ja, Studios. Tekst Marek Baran. Czytała Jolanta Jackowska.